Z dniem 1 lipca nastąpi zmiana na stanowisku prezesa Pabieńskiego Centrum Medycznego. Agnieszka Owczarek, dotychczasowa szefowa PCM, jak informuje rzeczniczka prezydenta miasta, zrezygnowała z funkcji z powodów rodzinnych związanych z chorobą bliskiej osoby. Od czerwca 2015 roku Agnieszka Owczarek była najpierw pełniącą obowiązki prezesa, a potem prezesem zarządu spółki. Prezydent Grzegorz Mackiewicz podziękował prezes Agnieszce Owczarek za skuteczną pracę w bardzo trudnym okresie działania spółki i poprosił o to, ażeby pozostała w strukturach PCM. We wtorek 25 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej PCM, podczas której rezygnacja została przyjęta. Jednocześnie Rada Nadzorcza po konsultacji z prezydentem miasta, który jako właściciel spółki wyraził zgodę na wyłonienie prezesa zarządu w innym trybie niż dotychczas, czyli bez konkursu, zdecydowała o powołaniu z dniem 1 lipca na stanowisko prezesa zarządu Janusza Kazimierczaka. Decyzja była podyktowana zabezpieczeniem ciągłości w zarządzaniu Pabieńskim Centrum Medycznym. Powołany nowy prezes Janusz Kazimierczak ukończył Wydział Mechaniczny na Politechnice Łódzkiej, studia podyplomowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia oraz studia magisterskie na Akademii Medycznej we Wrocławiu z zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej. Dotychczas pełnił obowiązki dyrektora szpitala imienia Madurowicza w Łodzi, był prezesem spółki Inwestycje Medyczne Łódzkiego. Od 1999 roku był dyrektorem Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. Pump Track, czyli wyprofilowany tor do jazdy rowerem, został oficjalnie otwarty. Ta inwestycja to jeden z elementów realizowanego projektu Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Lewityn w Pabianicach. Pamiętamy, że na początku była koncepcja zagospodarowania całego terenu Lewitynu, tak abyśmy po kolei co roku mogli dokładać poszczególne cegiełki, części. Tak było odmulenie, tak później powstała pierwsza pętla. Potem projekt unijny, druga pętla, wodny plac zabaw, który jak widzicie jest już ku końcowi. No i pump track, który powstaje, tarasy, spotowe weekendy na Lewitynie. To wszystko było możliwe dzięki tym ludziom, którzy tą ideę wsparli. Dzięki głównemu projektantowi koncepcji, panu Skitkowi, który rzeczywiście poświęcił czas, serce, ducho po to, aby ten teren mógł być dobrze i sprawnie zagospodarowany. Dlatego wspólnie z moimi kolegami radnymi, z panią prezydent, która również wtedy bardzo to wspierała, możemy dzisiaj z radością przekazać kolejny element rewitalizacji tego terenu użytkownikom, czyli tym, którzy kochają dwa kółka i potrafią na nich wyczyniać cuda, co za chwilę pewnie wszyscy zobaczycie. Po tradycyjnym przecięciu wstęgi obiekt został oficjalnie oddany do użytku. Budowę pump tracka zlokalizowanego nieopodal Górki Saneczkowej realizowała firma Veloprojekt z Białegostoku. Obiekt jest jednym z większych w Polsce. Mam nadzieję, że przypadnie wszystkim wam, młodzi ludzie i dorośli też do gustu. Zaraz będziemy mogli pojeździć. Mam tylko dwie prośby. Pierwsza to jest taka, żebyście przeczytali jedno zdanie z regulaminu. W zasadzie ten regulamin ma tylko jedno zdanie. Uważaj na siebie i uważaj na innych, zwłaszcza na młodszych. A druga prośba, jej nie ma w regulaminie, ale to jest prośba od nas. Nie chodźcie po trawie, dopóki ona się nie ukorzeni. Dobrej zabawy. Z toru o długości 242 metrów może korzystać każdy, właściwie dzieci już od 3 lat, jak i ich rodzice. Obiekt jest ogólnodostępny, mówi Maciej Kucbora z firmy Veloprojekt. Pump track jest to taka sekwencja mult, która pozwala na napędzanie roweru, deskorolki, rolek, wszelkiego rodzaju sprzętu za pomocą koordynacji, tak samo jak to się odbywa na huśtawce. W związku z czym jest to intuicyjne, łatwo się tego nauczyć, jest to świetna zabawa, takie ćwiczenie aerobowe, przy tym ćwiczenie techniki jazdy. Pomaga utrzymać, poprawić technikę jazdy na rowerze, bo jakby my pochodzimy z rowerów, ale wiemy, że to też się przekłada na inne urządzenia. No jest to po prostu świetna zabawa i jak widać całkiem się podoba. Dla tych, którzy chcą zadebiutować na torze, wykonawcy mają kilka praktycznych podpowiedzi. Przychodzi laik totalny, musi nauczyć się przede wszystkim jechać bez pedałowania. Może sobie zapedałować kilka razy, żeby utrzymać tą prędkość wjeżdżania i zjeżdżania z tych górek. Następnie nauka percepcji, czyli planowania toru jazdy, co bardzo przydaje się w jeździe terenowej na rowerze. Czyli patrzymy troszkę dalej niż przed koło, planujemy linię przejazdu, która pozwala nam napędzać rower.
Kolejnym krokiem już są, im szybsza jest jazda, tym łatwiej jest nam wykonywać skoki lub jakieś alternatywne sposoby przejeżdżania przez te muldy. Można tu przejeżdżać na tylnym kole, można je przelatywać. Jak tutaj widać, już większość z tych użytkowników tutaj jeździła prawdopodobnie nielegalnie przed otwarciem i to doskonale opanowała. Niemniej jednak takich obiektów w okolicy jest już kilka. W Łodzi mamy kilka pump tracków już do tej pory wybudowanych, także no, wydaje mi się, że jest to strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o inwestycje tutaj. W bezpośrednim sąsiedztwie toru znajduje się miejsce odpoczynku. Są cztery ławki, cztery stoliki, stojak na rowery i instrukcja użytkowania. Całość inwestycji obejmuje teren o powierzchni 1400 m2. Koszt budowy pump tracka to 412 tysięcy złotych. Podczas otwarcia obiektu prezydent przekazał jeszcze dwie istotne dla rowerzystów informacje. Pierwsza z nich, a mianowicie w ciągu miesiąca do końca lipca na ulicy Lipowej powinna się pojawić tabliczka, iż zakaz wjazdu nie dotyczy rowerów i to jest moja decyzja z pełną świadomością. Mam nadzieję, że wszyscy korzystający z rowerów w pełni świadomie będą uważali na wszystkie instalacje, które tam są pomontowane, między innymi gazony. Jestem o tym przekonany, bo nie raz, nie dwa, nie trzy widziałem, kiedy tamtędy jeździli, nic złego się nie działo. I drugie również, jeśli chodzi o sprawy rowerowe. Na 20 stycznia wspólnie z powiatem pawiańskim zdecydowaliśmy się na przedłużenie ścieżki rowerowej do ulicy Smugowej. W ten sposób zakończymy długotrwający spór, czy to jest wszystko do końca zgodne z prawem, czy nie. Będzie to w postaci wymalowanej linii, bo jak Państwo wiecie, od końcówki tego roku rozpoczynamy budowę ścieżek rowerowych i tak to, co dzisiaj jest w płytach, będzie wymienione na docelową ścieżkę rowerową, ale do tego czasu, żeby nie było żadnych wątpliwości, również do końca lipca ta ścieżka zostanie poprzez wymalowanie pasa przedłużona do ulicy Smugowej. Pozostając jeszcze w Lewitynie, budujący pump track zmieścili się w terminie oddania obiektu do użytku. Nie udało się to wykonawcom innej inwestycji realizowanej w tym miejscu. Wodny plac zabaw wraz z tarasami widokowymi miał być gotowy do 17 czerwca. Prace cały czas trwają, a firmie przedłużono czas realizacji o jeden miesiąc. Jak zapewniają przedstawiciele realizatora obiektu, tym razem zmieszczą się w wyznaczonym czasie. Obecnie trwa montaż zabawek na wodnym placu i montowanie tarasów widokowych w jego sąsiedztwie. Ostatnia pomyślna informacja dla pabieniczan odwiedzających Lewityn dotyczy korzystania z wodnych kąpieli. Po przebadaniu wody przez sanepid dopuszczono kąpielisko do użytku i zgodnie z wcześniejszym planem ruszy ono 1 lipca. Narażanie się na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia na własne życzenie? Takie okoliczności zdarzają się na co dzień i jednym z przykładów może być sytuacja, która notorycznie powtarza się wśród mieszkańców, którzy wysiadają z miejskiego autobusu na przystanku przed Pabianickim Centrum Medycznym. Strażnicy miejscy, do których zgłaszano ten problem, zorganizowali w minioną środę akcję profilaktyczno-dydaktyczną. Wcześniej aż 11 razy patrole strażników obserwowały zachowanie pasażerów. Patrole stały na miejscu około 2 godzin i rzeczywiście stwierdziły, że jest to dosyć duża skala, duże zjawisko tych niebezpiecznych sytuacji. Na razie pouczaliśmy, ponieważ mówię, głównie to były osoby starsze, więc stwierdziłem, że zrobimy coś więcej. No, chcieliśmy zadziałać na wyobraźnię tych osób. Być może to jak gdyby się przyjmie i zadziała. Ustawiliśmy tam taki parawan, jak gdyby spreparowaliśmy, że był ten wypadek, do którego może notabene dojść. Więc było to ten oddźwięk taki psychologiczny, bo osoby się zatrzymywały i pytały się, co się stało, co się wydarzyło. Strażnicy mówili, że był wypadek. No później to dementowali też, no żeby nie poszło w eter, że rzeczywiście coś się wydarzyło. Dodatkowo strażnicy wymalowali na chodniku w kilku miejscach informacje sugerujące skierowanie się do przejścia dla pieszych. I taka podpowiedź w przypadku niektórych nie odniosła pożądanego skutku. Przychodziliśmy nie jeden raz, przepraszam bardzo, ale zostanę ukarana sprawiedliwie i tak jak trzeba. Więcej tego nie zrobimy. Pociągnęłam męża za rękę. Nie on, tylko ja jego. Moja wina, ewidentna. Tym razem kary nie było. Było pouczenie, a co za tym idzie, oszczędności w portfelu. Wiemy, że taka sytuacja nie zdarza się jedynie przed szpitalem, mówi komendant Tomasz Makrocki. Jest ich więcej, dlatego będziemy się temu przyglądać i będziemy różne działania prowadzić. Nie chcę teraz tutaj też zdradzać, czy to będą takie same działania. Na pewno nie, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby czymś nowym tutaj zaskakiwać mieszkańców i to bardziej działa.
Natomiast no, myślę, że w przypadku paru osób to się uda i zrozumieją, że jednak no, ten kawałek dalej można pójść i jesteśmy bezpieczni, chronieni, nie stwarzamy zarówno zagrożenia dla siebie, jak i dla innych użytkowników, bo mówię, takie wyjście z autobusu może się skończyć tragicznie i nie o to nam chodzi. Także no, w taką akcję edukacyjną zapoczątkowaliśmy, natomiast no, mówię, będziemy się przyglądać tym innym miejscom i będziemy próbować w tych innych miejscach też coś prowadzić. W czasie przeprowadzonej środowej akcji zostało pouczonych 11 osób. Liczba ta wzrasta do ponad 40 przechodniów, sumując wszystkie przeprowadzone wcześniej kontrole. A wyobraźmy sobie, ilu mieszkańców przeszło przez jezdnię poza tymi akcjami strażników? Odpowiedź jest chyba jednoznaczna. To właśnie ci przechodzący przez ulicę w niedozwolonym miejscu stwarzają jak najbardziej realne zagrożenie życia i zdrowia zarówno dla siebie, jak i osób prowadzących pojazdy poruszające się zgodnie z prawem po ulicy Jana Pawła II. Kilkuosobowa delegacja z Pabianic gościła z wizytą w niemieckim Plauen. To nasze miasto partnerskie od 25 kwietnia 2005 roku. Pabiańska reprezentacja, w skład której weszli wiceprezydent Marek Gryglewski oraz m.in. przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Kultury, jego dyrektor Maria Wrzos-Meus oraz trzy uczestniczki zajęć wokalnych, została zaproszona na 60. obchody tego niemieckiego miasta. Zostaliśmy zaproszeni na te obchody i to zarówno właśnie pan prezydent, jak i Miejski Ośrodek Kultury z wokalistami w celu pokazania dorobku wycinka, dorobku kulturalnego. Wizyta trwała 3 dni, czyli tyle, ile święto Plauen. W pierwszym dniu były spotkania z młodzieżą, warsztaty, ponieważ warto dodać, że oprócz Pabianic miasto Plauen ma jeszcze innych partnerów z innych krajów, jakby chociażby z Austrii i z Litwy. Więc tego pierwszego dnia było zapoznanie się z uczestnikami tego przedsięwzięcia w ramach projektu Music Camp finansowanego przez Unię Europejską. Bardzo ciekawy dzień, na którym młodzież się świetnie integrowała. Byliśmy jedyną grupą, która prezentowała taki muzyczny program popowy. Pozostałe grupy były albo instrumentalne, albo folklorystyczne. Drugi dzień pobytu to koncert pabieńskich wokalistek. W kościele luterańskim wystąpiły Sonia Daniel, Róża Paszkiewicz i Nikola Wlazłowicz. Dziewczyny, jak przyznała dyrektor MOK-u, otrzymały wielki aplauz od zebranych w świątyni. Było wiele gratulacji. Wizytę ostatniego dnia zakończył integrujący całą społeczność Plauen oraz zaproszonych gości przemarsz przez miasto. Udział w barwnym korowodzie wzięło aż 20 tysięcy osób. To dużo, biorąc pod uwagę liczebność Plauen, które liczy obecnie 60 tysięcy mieszkańców. Wzięło udział mnóstwo mieszkańców, wszystkie grupy zawodowe, wszystkie służby, nawet teatry, przedszkola, żłobki, fabryki. Wszyscy chcieli jak najlepiej zaprezentować swoją grupę społeczną, w której się znajdują. Takim punktem charakterystycznym dla tego korowodu były koronki, czyli każdy z uczestników miał na sobie coś koronkowego albo przynajmniej kwiaty przywiązane koronką, bo tak jak mówiłam, koronki do dzisiejszego dnia pod szyldem Made Germany są wysyłane i sławne na całym świecie. Bardzo pięknym pamiątkowym gadżetem jest właśnie charakterystyczna korona zrobiona ręcznie przez właśnie firmę, która ma już ponad prawie 100-letnią tradycję. To dopiero po przyjeździe dowiedziałam się, że to jest podobno przedmiot pożądania kolekcjonerski, więc to jest taka ciekawostka. Rzeczywiście całe rodziny wychodziły poprzebierane w stroje koronkowe, parasole koronkowe, torebki koronkowe, wózki starego typu ozdobione koronkami. Naprawdę robiło to świetne wrażenie. Byli na
przykład był związek zawodowy piekarzy, którzy idąc w tym korowodzie rozdawali bułki swojej własnej produkcji, gorzelnie, które rozdawały wino w kubkach, pijalnie piwa i producenci piwa, którzy również rozdawali swoje produkty, czyli to stanowiło również doskonałą formę reklamy tego wszystkiego, co ma miejsce w Plauen. Wydaje mi się to być bardzo interesujące, a najbardziej ciekawym jest to, że wszyscy cały rok zawsze czekają na ten dzień i bardzo chętnie biorą w tym udział. Oprócz tego na pabieńską delegację czekały jeszcze inne kulturalne atrakcje. Obowiązkowo w rozkładzie wizyty znalazło się też zwiedzanie miasta. Były występy na scenach, były cztery sceny w mieście, w centrum, na których właściwie przez cały dzień aż do godziny drugiej w nocy odbywały się koncerty. Każda scena miała swój charakter występów. Była scena główna, na której występowali topowi wykonawcy niemieccy, ale była również scena klasyczna z muzyką instrumentalną, była salsa i była muzyka rockowa. Miasto Plauen jakby zadbało o to, aby grupa nasza miała jak najwięcej wrażeń z tego wyjazdu. Zwiedzaliśmy wszystkie najciekawsze miejsca w tym mieście i w okolicach, a do najpiękniejszych chyba można zaliczyć Muzeum Instrumentów, gdzie uczestniczyliśmy w takich mini warsztatach i zwiedzaliśmy to muzeum. Wizyta miała dwojaki charakter. Jeden z nich to samorządowy, a drugi kulturalny, który zmierza ku zacieśnieniu współpracy na szczeblu kulturalnym między Pabieńcami a Plauen. Pobyt w ramach niemieckiego Święta Miasta był też doskonałą okazją do obserwacji i oceny organizacji tamtejszych Dni Plauen. W niektórych kwestiach zaskoczenie było ogromne. To było dla nas wielkie przeżycie, ponieważ przy takiej ilości osób po pierwsze nie było żadnych symptomów imprezy masowej. Nie było żadnych ogrodzeń, płotów, które wyznaczały strefy dla uczestników imprezy masowej. Sceny były rozstawione, tak jak już mówiłam, w ścisłym centrum miasta z bardzo głośną muzyką wśród domów mieszkalnych i tak się to odbywa podobno zawsze i jest to tolerowane i akceptowane przez mieszkańców, co było dla nas też dziwne, bo w warunkach polskich zupełnie inaczej to wygląda. Ponadto cała ta infrastruktura towarzysząca, czyli te powiedzmy budki, food trucki, pijalnie piwa, pijalnie wina, szampana, sznapsów, wszystko to się odbywało na ulicy bez żadnych dodatkowych obwarowań. Widziałam bardzo mało służb takich, które i policyjnych, i straży miejskiej zabezpieczających tą imprezę. Być może byli, ale nie byli rzeczywiście widoczni. Ogólnie panowała taka w całym mieście świetna, radosna atmosfera, głośno, kolorowo, wesoło. Nie widziałam żadnych kłopotów, nie widziałam żadnych burt ulicznych, co też cieszy. Plauen, jak i Pabianice, to miasta, które łączy współpraca na szczeblu samorządowym, gospodarczym i kulturalnym. Ponadto mają podobną liczbę mieszkańców, czyli są aglomeracjami średnimi i co najważniejsze są miastami z tradycjami włókienniczymi. Pabianice z tradycjami włókienniczymi, a okazuje się, że miasto Plauen również zajmuje się, większość przedsiębiorców zajmuje się tam produkcją koronek ręcznie robionych i ta tradycja już sięga prawie 100 lat, od 1922 roku. W tym roku delegacji niemieckiego miasta nie udało się przyjechać na Dni Pabianic. Być może za rok będą mieli możliwość zobaczenia naszego pabieńskiego święta. Ale jak przyznała Maria Wrzosmeus, Miejski Ośrodek Kultury chciałby również gościć u siebie młodzież z Plauen, która mogłaby zaprezentować swój dorobek kulturalny. Na krótką relację z pobytu pabieńskiej delegacji zapraszamy do programu Puls Miasta tuż po dzisiejszym Infofleszu. Nieco ponad 667 kg grosików uzbierano podczas tegorocznej edycji Gorączki Złota, akcji, którą Polski Czerwony Krzyż prowadził od marca do czerwca.
to nieco mniej niż rok temu. Ubiegłoroczny wynik to około 690 kg. Przypomnijmy, akcja prowadzona była we wszystkich typach szkół, począwszy od przedszkoli po podstawówki, kończąc na szkołach średnich. Z placówek przedszkolnych w akcję włączyły się tylko trzy. Pierwsze miejsce zdobyło przedszkole numer 16, drugie miejsce przedszkole numer 12, a trzecie miejsce przedszkole numer 5. Wspomniane przedszkola łącznie uzbierały 100 kg jedno, dwu i pięciogroszowych monet, z czego zwycięzca przedszkole miejskie numer 16 aż 56 kg. Warto wspomnieć, że rok temu placówka ta również zajęła pierwsze miejsce w swojej kategorii. W akcji PCK zdecydowanie najwięcej uczestniczyło szkół podstawowych, było ich aż 13. Pierwsze miejsce zdobyło szkoła podstawowa w Bychlewie, drugie miejsce szkoła podstawowa w Pawlikowicach, a trzecie miejsce szkoła podstawowa w Woli Zaradzyńskiej. 240 uczniów podstawówki w Bychlewie uzbierało 60 kg złotych monet, natomiast wynik wszystkich wspomnianych szkół podstawowych to 405 kg. W pionie szkół średnich spośród pięciu biorących udział w akcji najlepszy okazał się zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie, którego 252 uczniów przyniosło 62,4 kg monet. Drugie miejsce zajął zespół szkół numer 3, a trzecie zespół szkół numer 2. Razem szkoły te uzbierały 145,5 kg. Złote monety przyniosły również osoby 60+, z Centrum Seniora, nieco ponad 6 kg oraz indywidualni mieszkańcy miasta. Chcieliśmy bardzo podziękować, że osoby prywatne też się interesują tą akcją i przynoszą nam te monety do PCK-u. Z grosikami osoby indywidualne przychodziły też do Centrum Handlowego Echo, gdzie raz w miesiącu, począwszy od marca, odbywało się tak zwane usypywanie złotej ścieżki. To nowa, dodatkowa forma zachęcająca do zbierania grosików. W pierwszym miesiącu akcji złote monety aż w trzech torbach przyniosły dzieci z klasy 2B ze szkoły podstawowej numer 5. Po ich wysypaniu i ułożeniu równiutko na ścieżce została ona dokładnie zmierzona. Wynik klasy to 3 m 95 cm ścieżki grosików, których było łącznie 9 kg 60 dekagramów. Uczniowie w nagrodę otrzymali kolorowe lizaki oraz balonowe cudaczki wykonane przez wolontariuszy PCK. Upominki wręczano również mieszkańcom, którzy przechodząc obok i widząc akcję sięgali do portfeli lub kieszeni po złote monety. W ten sposób w czasie 5 godzin trwania akcji łącznie z grosikami uczniów z piątki uzbierano 12 kg 90 dekagramów złotych monet. Przy okazji można było również wziąć udział w prezentowanej przez wolontariuszy nauce udzielania pierwszej pomocy. Dochód z zebranych grosików zostanie przeznaczony na wypoczynek dzieci z najbardziej ubogich rodzin. Jeżeli ta kwota pozwoli, to byśmy chcieli, żeby było to około troje dzieci, które by mogły spędzić wakacje bezpłatnie, odpocząć wakacje sobie powiedzmy na jakimś obozie. Tegoroczna gorączka złota już za nami, a już teraz można zbierać złote grosiki, które nieraz zalegają w naszych portfelach czy szufladach, żeby móc je przynieść na przyszłoroczną akcję. Polski Czerwony Krzyż w najbliższą sobotę zaprasza do udziału w dwóch rekreacyjnych imprezach. Pierwsza z nich to kolejna edycja charytatywnego rajdu rowerowego z PCK. Rowerzyści 29 czerwca wyruszą o godzinie 10 z Parku Wolności, z miejsca przy dawnej parkowej. Do pokonania będą mieli 25-kilometrową trasę wiodącą głównie przez las. Ze Strzelnicy pojadą do Hermanowa, Terenina, Pawlikowic, a następnie przez Lasy Dutowskie, gdzie dotrą do znajdującej się we wsi Dutówek repliki samolotu Łoś. Przypomina ona o bitwie powietrznej, jaka rozegrała się tam 4 września 1939 roku. Po obejrzeniu pomnika i krótkim odpoczynku rajdowicze powrócą tą samą trasą do Parku Wolności. Na mecie organizatorzy tradycyjnie wręczą puchary najmłodszemu i najstarszemu uczestnikowi, a dla wszystkich przewidziane są drobne niespodzianki. Osoby chętne na rajd mogą zapisywać się od godziny 9. Wpisowe to dowolny datek wrzucony do puszki. Oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża chce zakupić sprzęt rehabilitacyjny dla dwójki dzieci. W czasie, kiedy rowerzyści będą miło spędzać czas na jednośladach, przy dawnej parkowej od godziny 10.30 prowadzone będą zapisy na drugą imprezę – bieg z psami o nazwie Podaj Łapę.
Będzie to druga edycja tego biegowego wydarzenia. Pierwsze miało miejsce 25 maja na pikniku rodzinnym zorganizowanym w Lewitynie z okazji jubileuszu stulecia PCK. Wówczas na starcie pojawiło się 11 osób ze swoimi czworonożnymi pupilami różnych ras. Do przebiegnięcia mieli 800 metrów. Taki sam dystans będzie do pokonania i tym razem. Bieg po strzelnicy wystartuje o godzinie 11. Na mecie na każdego uczestnika oraz jego czworonożnego przyjaciela czekać będzie pamiątkowy medal. Dodatkowo będą też przybieżki do psiej obroży. Przewidziane są również suweniry dla piesków. Obie imprezy to przede wszystkim okazja do integracji i wspólnej zabawy oraz do spędzenia wolnego czasu w miłych okolicznościach przyrody. Centrum Seniora ze względu na okres wakacyjny zmienia plan zajęć oraz godziny otwarcia. Placówka w lipcu i sierpniu czynna będzie od 8 do 16. Zapraszamy wtedy na bardziej wakacyjne, letnie zajęcia, które po kolei może wymienię. Jest to aerobik, yoga, radosne śpiewanie, gry stolikowe, konsultacje komputerowe, konsultacje smartfonowe. Można korzystać z siłowni, można też przychodzić na wakacyjny trening pamięci. To trening działający bardzo dobrze na nasz umysł, dlatego też warto na niego wpaść. Ponadto każdy dzień od poniedziałku do piątku można rozpocząć o godzinie 8 gazetką przy herbatce. Można również pograć w gry stolikowe lub po prostu zrelaksować się. Propozycja zajęć adresowana jest zarówno do stałych uczestników placówki, jak i tych, którzy jeszcze nie odwiedzili Centrum Seniora. Wyraźne zaproszenie kieruję do osób, które być może nigdy nas nie odwiedziły. To jest najlepszy czas, żeby przyjść właśnie i zobaczyć, jak to u nas wszystko funkcjonuje, z czego można korzystać, dlatego że na każde z tych zajęć Państwo się dostaniecie nawet bez zapisu, na zasadzie zobaczenia co i jak, czy może się spodoba, czy może zachęci Państwa do korzystania już stałego od września. Wakacyjna oferta Centrum Seniora jest dostępna na stronie seniorpabienice.pl. Plan letnich zajęć można również otrzymać w formie papierowej w placówce przy ulicy Konopnickiej 39. Oprócz skróconych godzin pracy centrum będzie nieczynne od 29 lipca do 9 sierpnia. Pełną parą ruszy po wakacjach w poniedziałek 2 września. Rozpoczął się okres urlopowy, czas kiedy w szpitalach brakuje krwi. Powód? Dawcy często wyjeżdżają na wakacje, a sytuację potęguje zwiększona liczba wypadków. Zapotrzebowanie na ten najcenniejszy i niezastąpiony lek wówczas bardzo wzrasta. Aby w jakimś stopniu zminimalizować ten deficyt, organizowane są różne akcje, w tym ta najpopularniejsza wakacyjna kropla krwi, do udziału w której zaprasza Rejonowa Rada Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy oddziale rejonowym PCK w Pabianicach. Wzorem lat poprzednich przez każdy kolejny tydzień dwóch wakacyjnych miesięcy krew będzie można oddać na rzecz różnych osób potrzebujących tego cennego leku. W grupie tej znajdują się m.in. dzieci chore na nowotwory czy poszkodowane w wypadkach samochodowych oraz w tych związanych z pracami żniwnymi. Ponadto swój cenny lek będzie można oddać dla noworodków, których życie jest zagrożone, dla strażaków rannych podczas gaszenia pożarów oraz polskich żołnierzy przebywających na misjach wojskowych. Będzie również zbiórka krwi dla dzieci przebywających w Pabiańskim Centrum Medycznym oraz na rzecz Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Krew w miesiącach wakacyjnych będzie można oddawać w punkcie pobrań w Pabiańskim Centrum Medycznym w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 8 do 11.30, a w czwartki od 8 do 9.30. W każdym tygodniu wśród wszystkich, którzy oddadzą krew, zostanie wylosowany upominek. W ramach wakacyjnych akcji przeprowadzone zostaną też tzw. zewnętrzne zbiórki, lipcowa i sierpniowa kropla krwi, których organizatorem jest Polski Czerwony Krzyż. Oznacza to, że swoim najcenniejszym darem będzie można się podzielić w mobilnym ambulansie, który stać będzie przed Urzędem Miejskim. Akcje odbędą się w czwartki. Pierwsza 4 lipca, druga 1 sierpnia. Pobór krwi w tych dniach potrwa od godziny 14 do 17. Oddany życiodajny lek zostanie przeznaczony dla wszystkich poszkodowanych w wypadkach samochodowych.